Na zegarze godzina 7:45. Jesteśmy w gminie Sztutowo, w porcie, w Kątach Rybackich. 57 dzień podróży, 41 poranek. W studio jest pan Robert Zieliński, wójt gminy Sztutowo. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Ale zanim rozpoczniemy rozmowę, bo w gminie Sztutowo będzie ten słynny przekop do budowania, którego już, do początku budowy, którego już się zbliżamy, albo już rozpoczęliśmy budowę. Wczoraj zwiedzaliśmy to miejsce za wsią, która nazywa się Skowronki. Las wycięty, można spacerować, jest punkt widokowy, z którego widać zarówno zatokę, wody zatoki, jak i zalew Wiślany. Pełno spacerujących turystów, właściwie krajobraz trochę nie z tego świata, bo normalnie w tym miejscu był las i tam Jaśmina Nowak i Mania Skowrońska pytały turystów, co sądzą na temat przekopu. Posłuchajmy. Co pan sądzi na temat projektu przekopu na Mierzei? Jak najbardziej super. Super, super sprawa. Turystów zresztą widać po odwiedzających, coraz więcej ludzi. Jestem tu drugi raz z synem i powiem szczerze, że cały czas widzę, że coraz więcej ludzi tu odwiedza. My jako Elblążanie jesteśmy bardzo zadowoleni, to wiadomo dlaczego. Dzięki temu Elbląg odżyje, jachty, turyści. Elbląg po prostu potrzebuje takiego przekopu. A co by pan powiedział, żeby uspokoić tych wszystkich, którzy są przeciwko? Wiadomo, co nowe odstrasza, natomiast należy iść do przodu. Mam wielu znajomych, którzy mieszkają w Holandii, we Francji. Takie przekopy u nich, rzecz normalna, przyciągają wręcz turystów. Z tego, co słyszałem, obok tego przekopu ma powstać muzeum, w którym mają być eksponaty wyłowione z Zalewu Wiślanego z okresu II wojny światowej. To też jeszcze przyciągnie zwolenników. Czy podoba się panu ten projekt? Tak, podoba mi się. Według mnie ten przekop może pozwolić, tak jak mówią, Elblągowi się rozwinąć, a poza tym uniezależni nas, jeśli chodzi o żeglugę między Zalewem a Zatoką Gdańską. Jesteśmy przeciw tej całej budowie, temu czemuś. Przede wszystkim tyle hektarów lasu wyrąbane i ten taki piękny las tutaj był śliczny. Bo my tu przyjeżdżamy od 40 lat, także okolice akurat dobrze znamy i ja jestem przerażona tym, co tu się dzieje. A pan by mógł coś jeszcze dopowiedzieć? Tak, więcej to samo, bo to nie widzę tego sensu tutaj z w ogóle robienia, bo chyba cel jaki jest, to nie jest wart tego, co tu się zniszczy, bo to, że lasu kawałek i tutaj to pół biedy, ale teraz wody się będą mieszać, to ja sobie nie wyobrażam, co to będzie. Mam nadzieję, że może jeszcze im zrezygnują, ale chyba nie. Chyba raczej w to wątpimy. To była sonda zrobiona na przekopie. Robert Zieliński, wójt gminy Sztutowo, jest gościem poranka w net. A pan co sądzi? To już właściwie kiedyś pytaliśmy o to w poranku w net. Pan Robert Zieliński odpowiedział, że jest za. Czy coś się zmieniło? Nie, drodzy państwo, to czy Robert Zieliński jest za, czy jest przeciw, tak w zasadzie nie ma większego znaczenia, tak? Najważniejsze jest to, co gmina Sztutowo może zyskać dzięki przekopowi i tutaj jednoznacznie można powiedzieć, że w 100% no, przekop będzie miał pozytywny wpływ, pozytywny rozwój dla gminy Sztutowo. Gmina Sztutowo na pewno dzięki przekopowi się rozwinie, więc wójta zadanie jest robić wszystko, żeby przekop miał miejsce, no i żeby oczywiście przekop miał wpływ na właśnie rozwój swojej gminy, czyli gminy Sztutowo. Wycięto las, a budowa się jeszcze nie rozpoczęła. Czy pan wie, co z tą budową, w jakim punkcie w tej chwili jesteśmy? Dobrze państwo, wszyscy wiemy, że cała inwestycja, cały przekop ma swoje uwarunkowania. Głównym uwarunkowaniem jest analiza oddziaływania na środowisko i wycinka drzew miała miejsce tak wcześnie wiosną, ponieważ tylko i wyłącznie w tym momencie można byłoby te drzewa wyciąć. Gdyby tego nie zrobiono wiosną, no to niestety trzeba czekać kolejny rok, a przynajmniej do jesieni. A jesienią, jak wiemy, mają się rozpocząć kolejne prace, tak? Czyli właśnie takie prace jak przesadzanie szuwar na Zalewie Wiślanym, więc tutaj no niestety technologicznie i zarazem
ekologicznie, w zgodzie z przyrodą, należało te drzewa wyciąć właśnie wcześniej, czyli wiosną. Czyli te wszystkie zgody środowiskowe na budowę przekopu są? No na tyle, na ile mi wiadomo, to owszem, tak. No pytanie nie do mnie, do Urzędu Morskiego, ale na ile mi pytanie, na ile wiem, tak. Będziemy oczywiście z Urzędem Morskim dzisiaj w poranku rozmawiać, ale to będzie po godzinie 8. Powiedział pan, że roboty zaczną się od Zalewu Wiślanego, od przygotowania, rozumiem, jakiegoś toru wodnego, który ma pozwolić na to, żeby te olbrzymie zwały, miliony pewno ton ziemi, gdzieś wysypać. No tak, tak jak wspomniałem, jestem wójtem gminy, a nie pracownikiem Urzędu Morskiego, ale na podstawie tego, co wiem, na podstawie moich rozmów właśnie z przedstawicielami Urzędu Morskiego, no przede wszystkim trzeba przygotować właśnie ten teren przybrzeżny, trzcinowiska, których nie możemy zniszczyć. No i musimy przygotować, bo jak Państwo wiecie, w okolicach przekopu ma powstać duża sztuczna wyspa. Częściowo ta wyspa będzie kompensacją właśnie dla przyrody, czyli to będzie siedlisko ptaków i różnego rodzaju innych roślinności wodnych, ale zarazem też będzie to miejsce właśnie składowania nadwyżki piachu i tego wszystkiego, co tam ewentualnie na dnie zalewu zalega. Tak, oczywiście tego typowo naturalnych rzeczy, bo te rzeczy wszystkie, które ewentualnie będą nienaturalne, jakieś pozostałości po wojnie, bądź innego rodzaju wraki, bądź znaleziska, no to będzie wydobywane. Z tego, co wiem, też na przełomie właśnie teraz jesienno-zimowym będzie grupa płetwonurków badała i wydobywała to z Zalewu Wiślanego. Była niedawno kampania wyborcza. Pan został po raz pierwszy wybrany wójtem gminy Sztutowo. Ponad 60%. 64%. 64% głosów. Czy w czasie kampanii wyborczej sprawa przekopu była ważna? Pewnie tak. Co prawda ja akurat nie używałem aż tak przekopu do kampanii wyborczej. Starałem się tej kampanii wyborczej w zasadzie nie prowadzić. Starałem się dalej pracować i przekonywać mieszkańców gminy Sztutowo do siebie. Ale tak, w kampanii, można powiedzieć, i przed wyborami, tak, przekop był bardzo, bardzo ważny. Powiedział pan, że z punktu widzenia gminy Sztutowo to ma znaczenie, że liczy pan na rozwój turystyki, rozwój gospodarczy? Tak, z aspektu gminy Sztutowo, ale zarazem również całej Mierzei. Można powiedzieć, że przekop na pewno będzie miał znaczenie, ponieważ no przede wszystkim właśnie rozwój gospodarczy. Myślę, że na pewno rozwinie się turystyka. My jako gmina Sztutowo jesteśmy w przeddzień zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, właśnie chociażby właśnie po to, żeby potencjalny przekop, potencjalne miejsce przygotować na właśnie przyjęcie dodatkowej grupy turystów, jaką będą żeglarze, którzy będą właśnie pływali po naszym Zalewie Wiślanym. Nie ukrywam też również, pewnie tak jak już teraz Państwo widzieliście, przekop stał się również atrakcją turystyczną jako jakieś miejsce spotkań, więc to też na pewno te pierwsze 2-3, nawet kilkanaście, może 5 lat będzie też takim właśnie miejscem, które każdy chciał będzie, no nie tylko z Polski, ale pewnie z Europy zobaczyć, więc my musimy się do tego przygotować, żeby tych turystów zatrzymać u siebie. Przekop to jest jedna, ale nie jedna inwestycja, duża inwestycja. Czy pan wie, ile to będzie kosztowało? Czy pan wie, ile to będzie kosztowało? Pan wie ewentualnie na podstawie tego, co przeczytał, albo na podstawie tego, co się dowiedział. Wiem, że kosztorys jest sprzed kilku lat inwestycji, opiewa na niecałe 900 milionów złotych. Z tego, co wiem, najkorzystniejsza oferta dzisiaj na wykonanie pierwszego etapu oscyluje chyba w granicy miliarda, więc tam jakichś drobnych pieniędzy brakuje. Znaczy nawet nie drobnych, domyślam się, że myślę, że około 500 000 albo nawet jeszcze więcej, ale z tego, co wiem, rząd jest chyba na to przygotowany i będzie zamierzał te pieniądze przeznaczyć z budżetu państwa. Ja powiedziałem, że to jest jedna, ale nie jedyna inwestycja, bo do tego trzeba dobudować infrastrukturę. Trzeba zrobić most, trzeba zrobić drogi. Czy to wszystko jest przygotowane? No dobrze, Państwo wiecie, że droga 501, czyli główna droga przez Mierzeję Wiślaną, która prowadzi od drogi krajowej S7, no jest w stanie co najmniej opłakanym, tak? Na pewno nie spełnia kryteriów drogi wojewódzkiej, więc wierzymy w to, że po wykonaniu inwestycji znajdą się środki na
renowację, na rewitalizację tej drogi, bo jeśli chodzi o ten most, o którym pan wspomniał, to będą w zasadzie dwa mosty, ponieważ na terenie przekopu będzie zachowana ciągłość ruchu, więc będą dwa mosty w momencie, kiedy jeden się będzie otwierał, drugi się będzie zamykał, żeby statki mogły przepływać, a żeby ruch samochodowy, kołowy był ruchem priorytetowym, więc te mosty są, z tego przynajmniej co ja się orientuję, zawarte właśnie w tym pierwszym etapie, tak? Bo to właśnie od tego zaczniemy, od budowy w ziemi. Wielka budowa przed nami, wielkie zamieszanie na Mierzei, no bo budowa to zamieszanie, które będzie trwało według planów do 2022 roku. Gmina Sztutowo ma dług, czy jest na plusie? Gmina Sztutowo nie ma długu. Udało mi się moim pracownikom, udało się urzędowi gminy w ciągu tych 10 ostatnich miesięcy zbudować prawie 1,5-milionową nadwyżkę. Żyje głównie z turystyki tych 3 miesięcy, które teraz się kończą, czy ma inne źródła dochodu? To znaczy poza turystyką, która gmina Sztutowo ogólnie jest gminą turystyczno-rolniczą, ta część turystyczna, czyli kąty rybackie Sztutowo, okoliczne wsie, takie chociażby jak Kubela Kępa, częściowo na południe, kiedyś wsie typowo rolnicze, dzisiaj powolutku stają się wsiami turystyczno-rolniczymi. Gospodarstwa cudowne, fantastyczne gospodarstwa agroturystyczne powstają właśnie chociażby w Grochowie Trzecim, chociażby właśnie w Kobylej Kępie, chociażby w Płoninie, w naszych miejscowościach właśnie południowych. Więc poza rolnictwem i turystyką w zasadzie większych działalności firm nie ma, ponieważ cała gmina, jak i Mierzeja, znajduje się na obszarze Natura 2000 w Parku Krajobrazowym Mierzeja Wiślana, więc to nas troszkę ogranicza, ale z drugiej strony mieszkańcy sobie świetnie radzą, ponieważ zakładają małe, lokalne firmy budowlane, kowalstwo, przetwórstwo rolne. Możemy już się poszczycić fantastycznymi serami kozimi, także jesteśmy dostosowani, zadowoleni z tego, gdzie mieszkamy. Jest tu rzeczywiście pięknie. Udało się panu kiedyś przekroczyć wschodnią granicę Rzeczpospolitej i pojechać do Królewca? Nie było takiej potrzeby. Takiej potrzeby nie było. Dzisiaj pogoda jest piękna. Ten ostatni tydzień sierpnia jest rzeczywiście, ostatnie 2 tygodnie sierpnia rzeczywiście są wspaniałe i wakacyjne. Wszyscy turyści, którzy przyjechali tutaj na Mierzeję, są bardzo z tego powodu zadowoleni. Rolnicy mniej. Zbiory pewnie będą troszeczkę słabsze, ponieważ lekka jednak była susza na naszym terenie. Ale myślę, że rolnicy również sobie poradzą, ponieważ mamy naprawdę bardzo, bardzo żyzne gleby żuławskie. I to o tym też będziemy dzisiaj w Poranku Wnet rozmawiać. Mam nadzieję, że pan wójt gminy Sztutowo, Robert Zieliński, ma czas do godziny 9:00, może z nami pozostać, czy też obowiązki wzywają. Z przyjemnością z państwem zostanę. Bardzo za to dziękujemy. Powiedzieliśmy, że w klubie Piaski na samym końcu Mierzei, czyli tuż przed granicą z Rosją, spotkaliśmy grupę słuchaczy Radia Wnet i oni przygotowali dla państwa piosenki, w które gramy w dzisiejszym poranku. Posłuchajmy.